A gościem kontrapunktu jest europaseł Paweł Piskorski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Andrzej Czuma stracił coś ze swojej szlachetności. To nie jest problem, wydaje mi się, szlachetności. To jest szanowana ze względu na swoją przeszłość, postać, ale moim zdaniem jest problem ze sprawowaniem przez niego urzędu. Powołując Andrzeja Czuma na ministra, Donald Tusk wyrządza krzywdę naprawdę szlachetnemu człowiekowi. To są pańskie słowa. A może jednak premier wyrządził krzywdę głównie sobie? Ja sądzę, że obie strony będą poszkodowane po tym eksperymencie. Andrzej Czuma, dlatego że się, na, jak mówię, bardzo szanuję tego człowieka za jego przeszłość, ale się I te kompletnie nie nadaje. Nie, zmieniły... nie, 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 nie. To, to jest to, Czyli coś brak nie. spłacania długów, jakieś opowieści o unikaniu wierzycieli. Nadal pan sądzi, że Czuma to szlachetny człowiek? To jest szlachetny człowiek, który potrafił się dzielnie zachować w czasach komunistycznych, i człowiek, który popadł w bardzo duże tarapaty, w tym finansowe, nie wywiązując się ze swoich długów, o czym już dzisiaj wiemy. W związku z tym nigdy nie powinien, pamiętając o tym epizodzie swojego żyta, życia, zgodzić się, zostać ministrem sprawiedliwości. Ma pan święte, świetne kontakty w Platformie. Czy premier wiedział o tych kłopotach amerykańskich Czumy? Czy mógł nie wiedzieć? No trudno mi powiedzieć. No, docierają do nas informacje o, o dokumentach, które, które koledzy z Platformy otrzymywali. Ja nie wiem tego, tego nie wiem, A... ale sądzę, że jeśli nie wiedział, to tym gorzej dla niego. A kto podsunął premierowi Andrzeja Czumy? Nie potrafię powiedzieć. Uważam, że, że osobami najbliższymi w Platformie Andrzejowi Czumie to jest Bronek Komorowski i Stefan Niesiołowski. Ale nie wiem, czy oni uczestniczyli w, w podjęciu tej decyzji. W Czumie zarzuca się również nepotyzm, czyli ściągnięcie senatora ministerstwa, zasiadanie we władzach jego spółki, czyli no. łamanie ustawy antypotyzmu. Dlaczego premier to wszystko darował? Moim zdaniem główny problem jest taki, że premier e, e, wytworzył taki mechanizm, który powoduje, że nikt poważny nie chce skorzystać z jego propozycji wejścia do rządu, i po prostu Tusk nie ma następcy Czumy. Dlatego, że jeśli porównujemy sytuację Czumy, te, to, 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 to powiedzmy nepotystyczne zachowanie Czumy, z tym, jak Zyta Gilowska była usuwana z partii, to w ogóle nie ma porównania. Co? No przypomnij, że jest... ta synowa pracowała w biurze poselskim. Jej... Wszyscy o tym wiedzieli. Dziewczyna, i... która pracowała w biurze jej poselskim, e, e, ożeniła się z jej synem. Z jej synem. I to w, taka było następstwo wypadków. I mimo to Tusk zrobił z tego awanturę ale i aferę. Pracowała, brała pieniądze, teraz tak brzmi uzasadnienie, no rzecz, a tutaj syn rzecznik... nie bierze pieniędzy. Rzecznik Nowy, który, który z tego co wiemy jest blisko związany z jego córką, też miał brać pieniądze. Znaczy, to nie jest sytuacja, która w jakimkolwiek normalnym standardzie powinna być widać. przyjęta, ale ja uważam, że Tusk po prostu nie ma następcy. I jednym tylko słowem to... pan mówi, że jeżeli stosować takie standardy wobec Gilowskiej, to i podobne standardy powinny obowiązywać w przypadku Czumy. W Platformie niestety coś złego się porobiło. Standardy są dobierane pod osoby i pod określone sytuacje. A może już decyzja o odejściu Czumy zapadła? Jest to bardzo prawdopodobne. Jak mówię, w moim przekonaniu, największy problem Tuska ze zdymisjonowaniem Czumy to jest następca. Nie ma następcy poważnego, dlatego że Tusk, tak jak się zachowuje, spowodował, że zraża wszystkich poważnych kandydatów. A mamy pierwszy otwarty konflikt na szczycie Tusk-Kontra Schetyna przy tej okazji, czy nie? Moim zdaniem nie pierwszy, być może pierwszy ujawniony i spodziewam się, że w drodze do dojścia do tego ich wymarzonego projektu, czyli prezydent Tusk, premier Schetyna, takich rzeczy będzie bardzo wiele. A komu pan kibicuje w tej wojence? Obecnemu premierowi czy przyszłemu premierowi? Nie kibicuję żadnemu z nich. Mam, proszę wybaczyć, ale mam osobiste powody, żeby sądzić, że żaden z nich nie powinien zasiadać w tak ważnych funkcjach. Wicepremier miał być również przeciwnikiem wyrzucenia ministra Ćwionkarskiego w związku z samobójstwem trzeciego porywacza Krzysztofa Olewnika. Nam owa dymisja pachniała nieco. Hysterium. Zna Pan takiego Donalda Tuska, trochę historycznego? O, znam, znam, tak. Don, Donald Tusk ma y, też takie, takie zachowania, satrapie, że tak się wyrażę, czyli tak jak satrapa wschodni y, potrafi w ciągu, zademonstrować swoją wszechpotęgę, usuwając kogoś, wyrzucając z gabinetu w sensie pokoju albo z gabinetu w sensie rady ministrów w ciągu 15 minut. I to jest niestety charakterystyczne dla Donalda, ale to, że y, tak on się zachowuje, powoduje, że, jak mówię, poważni kandydaci, kandydaci nie chcą z Tuskiem współpracować. Wydaje czy... mi się, że, to, się, że to, to to zjawisko może postępować. A czystety jest nadal najpoważniejszym kandydatem i na premierowski fotel po Tusku, i na przewodnictwo w partii. Jeśli nic się nie wydarzy, jeśli platforma będzie, w co nie wierzę, utrzymywała tak olbrzymie poparcie, 60%, to, to, tak, się, to tak się stanie. Tusk będzie miał następcę z Chetynę. Ale co należało że wydarzyć, wtedy, żeby tak nie było? No chociażby to, żeby notowania z platformy spadły, w co, co sądzę, że, że jest blisko, dlatego że wydaje mi się, że platforma po prostu w tej chwili przechodzi bardzo głęboki kryzys i Andrzej, gabinet, i platformy. Andrzej Czuma jest takim pierwszym sygnałem, że to jest równie pochyła czy jeszcze nie sprawa pana ministra Ćwiąkalskiego, sprawa Andrzeja Czumy, to są cegiełki z sypiącego się budynku. To są cegiełki z sypiącego się budynku. Następnym sypiącym się elementem będą wybory europejskie, gdzie duża część ministrów będzie chciała po prostu uciekać z tego gabinetu. Tusk będzie ich trzymał, będą wokół tego przepychanki. To moim zdaniem ten budynek zaczął się sypać. My podpowiemy panu nazwiska. Kopacz, Klik, Grabarczyk to są ci ministrowie, którzy podobno rwą się aż do Europarlamentu. Jest coś na rzeczy. Jest uważam więcej ministrów, którzy chcieliby kandydować do Parlamentu. E, I e, oni wszyscy obawiają się sytuacji, że ten, z tego gabinetu można bardzo łatwo wylecieć pod lada pretekstem. E, 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 jeśli tylko jest następca, no bo przy Czumie ni, niestety nie ma tusk następcy żadnego i że e, mogą zostać zdysmisjonowani i nie będą nawet mogli kandydować w wyborach europejskich. No to co, ja Ewa uważam, Kopacz zostanie dobre miejsce, na przykład na liście w Warszawie. Ewa Kopacz, która była broniona przez Donalda Tuska jako dobry minister zdrowia, za chwilę będzie odchodziła, moim zdaniem, z gabinetu z przyzwoleniem Donalda Tuska, dlatego że Donald Tusk sobie zdaje sprawę, że ona wcale nie jest dobrym ministrem zdrowia. A z racji sympatii osobistych chcę jej zapewnić miękkie lądowanie. A poznaje pan Jana Rokitę w roli krzyczącego, wyprowadzanego w kajdankach pasażera samolotu Lufthansa? To jest bardzo przykre, bo Rokita był rozsądnym, umiarkowanym człowiekiem. Czy Coś ale złego się z nim stało? czy...? Chyba tak, ale nie potrafię, nie potrafię wejść w te emocje. Znaczy przenoszenie emocji, nawet, nawet jeśli, jeśli do jakiegoś incydentu doszło, przenoszenie tej sprawy na relacje polsko-niemieckie, okrzyki biją Polaka, Niemcy biją Polaka, no to rzecz zanująca. Czy nie stanie pan w obronie Jana Rokity w tym, w tym chórze Obrońców. Nie, nie stanę w obronie Jana Rokitu. Uważam, że taka sytuacja, z, nawet jeśli by był jakiś spór z obsługą samolotów, w co nie wierzę, latając bardzo często też Lufthansa, nie wierzę, żeby do, żadne, do jakiegoś hamskiego zachowania doszło, to Jan Rokita nie powinien na to tak odpowiadać. Po co chce pan wrócić do rodzimej polityki na dodatek przez wskrzeszenie stronnictwa demokratycznego określonego przez polityków Platformy Politycznym upiorem? Czy rządza na Tusku jest aż tak potężna? Nie. Dla mnie jest. Jest kluczową motywacją to, że jestem wśród wielu wyborców w Polsce, którzy nie chcą powrotu pisu do władzy i zastanawiają się nad tym, na kogo mogą oddać dzisiaj głos panie pośle, ale wiele jedynym... na teraz. My mamy pytanie o konkretę. Jest kryzys, by co pan by pan był, pan był na miejscu rządzących, co by pan zaproponował? I Państwo oczekujecie odpowiedzi najlepiej w ciągu 20 sekund, prawda? Sprawniej nie czy jest jakaś, czy, czy, czy nie czy ma, że nie panie magicznej różdżki, ale czy rząd powiedzieć, robi? nie ma, że nie ma, że nie nie chcę zwiększać nie wydatki, czy to jest dobry kierunek? To jest, ideowo odcięcie wydatków jest oczywiście dobrym kierunkiem, tylko ja uważam, że oni tną wydatki na spinaczach i nie zajmują się poważnym kryzysem. Oni cały czas jeszcze zachowują się tak, jakby uważali, że ten kryzys przejdzie obok. To są oszczędności, z których zresztą wiemy, że z tych 20 miliardów połowa to są, to jest naprawdę kreatywna księgowość, to znaczy przesunięcie na Dziwi pana dlatego mocna kredytu. pozycja Jacka Rostowskiego? Premier broni go jak niepodległości, czy zasłużenie go broni? To jest na pewno dobry ekonomista, ale nie ma wyobraźni polityka i uważam, że, że premier broni go z przyczyn pozamerytorycznych. Z znaczy? jakich? Jacek Rostowski znalazł się tutaj na zasadzie rekomendacji, silnej rekomendacji ludzi, którym Tusk ufa i uważam, że ta rekomendacja, uważam, że ta rekomendacja jest utrzymana. I to wystarczy, tak? Obawiam się, że tak. Czy kryzys może pogrążyć ambicje prezydenckie Donalda Tusk'a, pańskim zdaniem? Tak jest. Kryzys może spowodować, że Donald Tusk, jego taka niezachwiana droga do prezydentury za 20 miesięcy zostanie zachwiana, ponieważ Tusk jako premier może zostać prezydentem tylko jeśli będzie dobrym premierem, jeśli po 20 następnych miesiącach będzie oceniany jako dobry premier. Ja uważam, że rysy na tym wizerunku wyluzowanego, miłego, sympatycznego, ale kompetentnego człowieka, zwłaszcza na tej drugiej części, już, już są bardzo głębokie. A czy pańska partia nowa wystawi jakiegoś kandydata w wyborach prezydenckich? Na pewno stronnictwo demokratyczne w wyborach prezydenckich będzie obecne, w każdych następnych. I na pewno wystawimy kandydata albo będziemy kandydata popierać. A pozyskał pan już jakieś wielkie nazwiska? Andrzej Olechowski na przykład. Cieszę się z bardzo pozytywnych relacji i z pozytywnych komentarzy takich ludzi jak, jak Ale Andrzej Olechowski. Pan z nim, czy na razie, Jestem czy w stałej jest... rozmowie z wieloma moimi przyjaciółmi, którzy poszukują w Polsce alternatyw natywy. Jeśli nie chcecie głosować na PiS, nie musicie być skazani Ale na Platformę Ale ktoś zadeklarował chęć, chęć współpracy i to chęć znajmniej... wejścia w ten projekt? Jeśli takie deklaracje są, to nie, nie, nie byłoby sensu, żebyście państwo je słyszeli z moich ust. Lepiej je słyszeć z ust ludzi, którzy takie deklaracje no to oni złożą. na razie ich tak nie bardzo chcą. A za tydzień usłyszymy, i jak będzie pan zostawał szefem SD? Usłyszymy te deklaracje ważnych ludzi? Nie. Za tydzień ja będę zostawał szefem MSD i to jest początek y, długiej drogi. Długiej Aha. drogi, która ma przynieść poważny efekt 20 miesięcy i gwarantuję Państwu, że w ciągu tych 20 miesięcy dużo dobrych informacji ze stronnictwa demokratycznego będziecie Państwo. może być kandydatem w Waszym wyborach prezydenckich? Absolutnie może. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Paweł Piskorski.